Prochownia nasza Terespolska to właściwie dzisiaj muzeum. Koło miłośników historii i fortyfikacji działa już od wielu lat zupełnie społecznie. Ja jestem pełen podziwu dla tych wszystkich, którzy tworzą arcydzieło, które dzisiaj śmiało możemy nazwać muzeum w Terespolu. A tutaj co widać, jest to makieta Terespola, jak widać pięknego Terespola. Z początku wieku XIX, 1801 rok, za czasów świetności czartoryskich. Jest to tylko i wyłącznie inicjatywa tutaj panów, między innymi pana Andrzeja Lipowieckiego, który własnymi dłońmi tworzy te domy, te drzewa, tą całą historię Terespola. Przemek Wróblewski, nasz historyk, pan Władysław Marzec, Paweł Oleszczuk, synowie pana Andrzeja Lipowieckiego, pan Krauswurt i jeszcze kilku ludzi, którzy między innymi przychodzą i pomagają, tacy jak Kazimierz Michalak. Warto również nadmienić, że pan wicepremier i jednocześnie pan minister Piotr Gliński przyznał odznaczenia czterem panom z Prochowni Terespolskiej, z Koła Miłośników Historii i Fortyfikacji za to, że opiekują się miejscami pamięci narodowej, nie tylko z Terespola. Jest to pan Andrzej Lipowiecki, pan Przemysław Wróblewski, pan Władysław Marzec, trzech panów obecnych i jeszcze pan Kazimierz Michalak. To jest bardzo ważne, to jest takie zaznaczenie, że miasto Terespol jest widoczne z głębi kraju nie tylko pod względem rozwoju intensywnego, nie tylko pod względem tym, że mamy przejście graniczne i drogowe i dwa kolejowe, ale również to, co tworzą nasze stowarzyszenia, w tym przypadku panowie. Ja naprawdę jestem pełen dumy, myślę, że ta makieta, kiedy zostanie ukończona, ona, jak panowie mówią, że jest bliska ukończeniu, że tą makietę zobaczy bardzo, bardzo wielu, nie tylko mieszkańców, bo warto. Ja, panowie, wam serdecznie dziękuję za to, co żeście stworzyli. My się do tego przymierzali już od 5-6 lat. Zbieraliśmy materiały i na podstawie mapy z 1800 roku to wszystko żeśmy urzeczywistnili. No, trochę zajęło nam to pracy. Szczególnie właśnie dokumentacja była najważniejsza. No, ale sądzę, że w 80% odtworzyliśmy ten Terespol z 1800 roku. To znaczy, on nie powstał w 1800 roku, on narastał, rozbudowywał się od początku XVII, od końca XVII wieku, cały wiek XVIII do połowy XIX wieku. I mniej więcej umieściliśmy takie charakterystyczne elementy. Nawet korzystaliśmy z opisu Kraszewskiego, jak wyglądał Terespol oczami szlachcica wjeżdżającego do Terespola od strony Kodnia, żeby widział dachy czerwone, mury otynkowane, znaczy mury nie cegane, tylko już otynkowane, drogi wysadzone drzewami, nawet były słupki przy drzewkach, wtedy jak on to oglądał i opisywał. Od czego zacząć zwiedzanie tej makiety? To znaczy tutaj moglibyśmy zacząć od pałacu hrabiego Fleminga, później Czartoryskich, która tutaj córka Fleminga, znana jako pani na Puławach, Izabela z Flemingów, później też urzędowała. Następnie kościół ewangelicki i browar Angielnia. Ale to nie był jedyny browar. W tym okresie w Terespolu było 4 browary. Kościół i klasztor ojców dominikanów obserwantów. Ratusz z sukiennicami, dom doktora Millera, którego tutaj mamy, ogrody wieczyste, jak mamy zapisane w dokumentach. Terespol posiadał wtedy 4 cmentarze, każde wyznanie miało swój cmentarz. Cerkiew, dzisiaj jako prawosławna, wtedy cerkiew unicka. Jedyny z tych budynków, który zachował się z tamtych czasów. Niestety, jak wiemy, w momencie, kiedy została podjęta decyzja o budowie twierdzy brzeskiej,
no to cały Terespol został wyburzony poza właśnie cerkwią. Terespol nigdy nie był zalewany, nawet wzdłuż ulic są rowy odwadniające. Terespol był około 6 metrów wyżej jak poziom Bugu. To są przecież wszystkie doliny, kifoski, pola zalewowe, także Terespol był na powodzie w miarę odporny. Jeżeli były piwnice w pałacu i w rowarze i w innych obiektach, to znaczy, że piwnice nie były zalewane. To znaczy samych numerów domów mamy 213 z tego okresu. Ogólnie są podawani tylko właściciele. Nie wiemy, czy mieszkali wtedy z żoną, z dziećmi. Tego tam nie jest to ujęte. Pewnie jeszcze nie jest kompletna ta makieta. No raczej no już do końca jeszcze mamy po prostu zwierzęta różne, konie, armaty jeszcze mamy tutaj do przyklejenia, bo właśnie kolega przywiózł, tam będzie malował. I oprócz tego ta makieta cała będzie ogólnie oszklona, dlatego żeby po prostu ludzie nie dotykali, dlatego żeby się nie łamało, nie nic. I to będzie normalnie oszklone. Oprócz tego będziemy tutaj na tej ścianie mieli plan starego Terespola, jacy ludzie mieszkali z Terespola, bo mamy w każdym tym jednym domu, co tutaj Przemek wspominał. Na to ten cały czas kieruje nami pan Andrzej. I tutaj to, co mówi, to robimy. A to oprócz tego można powiedzieć, że są drzewa naturalne. To wszystko tylko zostało to polakierowane. A resztą dom inżynieryjny to właśnie pan Andrzej inżynier i on to w tym się bawił. Oprócz tego on prawie 40 lat się bawił w modelarstwo. Także ma i do tego spokój i nerwy, o to chodzi, a my przy nim mamy spokojnie. Proszę zauważyć, ogrody typu holenderskiego były przy pałacu. Tak. Tak wyglądały wtedy? Mniej więcej tak, bo mamy właśnie rysunki tych właśnie ogrodów. Też chciałem zapytać o tą. Tak, to jest ulica Spichlerzowa. Tutaj był przecież, z czegoś musiał ten Terespol żyć. Tu były spichlerze, gdzie ładowano zboże na barki, na łodzie, na berlinki i do Gdańska. I z tym, że na przykład to jest tylko starorzecze Bugu. On to było połączone z Bugiem, Bóg płynie tutaj, w tym kierunku. Z tym, że to tam się zakręcało i było połączone właśnie z Bugiem. I tutaj wpływały właśnie łodzie, barki i ładowano. Tutaj piwo ładowano, znaczy te rzeczy nie piwo, piwo to z tego browaru, tą drogą. Tutaj właśnie przystań jest, a tutaj była dzielnica Młynki. Jeden jest wodny i mamy to na starych szkicach 17-wiecznych, że tu młyn stał. Drugi był wodny. Pan Przemek wspominał, że tak naprawdę z tego, co widzimy teraz, to została tylko cerkiew, tak? Tylko cerkiew. Nie, i charakterystyczna, i ta fosa. O, tutaj ta fosa jest, istnieje. To są punkty stałe, z którego byśmy brali namiary na to wszystko. Cieki są wodne, tylko już, no, już nie są w tym kształcie, jakie były kiedyś utrzymywane. Już są rozmyte z tego, ale to wszystko można rozpoznać. Gdybyśmy na mapie obecnego Terespola chcieli umiejscowić, to cerkiew mniej więcej wiemy, ulica Wojska Polskiego, tak? A sama ta właśnie fosa? To bliżej granicy już. Tak, no tutaj już ten układ się zupełnie zmienił, bo tu jak powstała właśnie twierdza, to było przedpole Terespolskie, wyspa właśnie lotnicza w tym miejscu jest, także tutaj układ tych cieków wodnych się troszeczkę zmienił, ale korytarz rogatki mniej więcej jest takie same, tylko tutaj wszystko się zmieniło. I tu, gdzie stoi pan w momencie wolnym, a mamy Brześć. Tak. Bóg i Brześć. Ale też jeszcze można powiedzieć, że Terespol był całym spichlerzem zaopatrzeniowcem Brześcia. W żywności, warzywa, to wszystko Brześć, Terespol zapotrywał Brześć. W tym miejscu zaznaczyliśmy obóz. Tutaj stacjonowały wojska napoleońskie. Później były stajnie, stacjonowały wojska Księstwa Warszawskiego. Między innymi żołnierze podlegli Kozieduskiemu. Następnie to było wykorzystywane przez wojska Królestwa Polskiego, aż do czasu budowy twierdzy. Powiem panom tak, jesteśmy dumni z waszej pracy. Niesamowicie to wygląda w tym momencie już, a jeszcze jak będzie dokończone, to będzie na pewno majstersztyk. No i co mogę powiedzieć na koniec? Chciałoby się w takim mieście mieszkać. My też. To nie jest ostatnie nasze słowo.
tym miejscu ten pałac Flemingów był zbudowany prawdopodobnie, bo jeszcze nie mamy dokładnych materiałów historycznych, na zamku Wazów. Tutaj mamy pewne szkice, pewien pogląd, ale nie mamy dokładnych materiałów, także tutaj jeszcze zrobimy inne mapy, znaczy makiety osobno z zamku Wazów i jeszcze poprzedniego pierwowzoru tego zamku. Cofniemy się do wieku którego? XVI, XVII? Do początku XVII wieku.